Także cześć, witajcie, z tej strony Aquarium74. Witam w kolejnym odcinku na kanale. No i tak jak widzieliście na początku, pozbyłem się już właśnie tych głupików. Dlaczego się pozbyłem, pewnie teraz się możecie mnie zapytać. Anoż dlatego, że po prostu akwarium było przerybione i miały te głupiki, tutaj te ryby w tym akwarium po prostu za mało miejsca było przerybione. Było im może źle, to nie, ponieważ jest to akwarium raczej dobrze tutaj urządzone, zarośnięte, karmione są dwa razy dziennie, mają czystą wodę, co tydzień, co dwa tygodnie podmieniają, ale po prostu miały za mało miejsca, było im tutaj za bardzo ciasno. Dlatego po prostu je musiałem oddać i oddałem je dla kolegi mojego taty właśnie. Nie wiem kompletnie ile ich sztuk oddaliśmy. Na pewno dużo, tak jak widzieliście na początku, kiedy właśnie były one w worku i właśnie w tym worku je tam zawieźliśmy. W takim wiaderku jeszcze ten worek był. Także było ich tam dosyć dużo. Wiem przynajmniej ile ich zostawiliśmy. Zostawiliśmy jednego samca, dwie samice oraz no myślę, że 20-30 to młodych jest, ale tych malutkich, tak jak właśnie gdzieś tutaj mniej więcej widzicie, takie małe, no ich wyławiać było ciężko, może dałoby się wyłowić, ale po prostu bałem się, że zostaną zjedzone, ponieważ nie wiem kompletnie jakie tam ten kolega ma ryby, aż tak się tam nie zagłębiałem w to. Mówił, że ma miejsce na te głupiki, no to mu zaufałem, tak bym zoologiczny też nie chciał tych ryb, także nie wiem co musiałbym z tymi rybami po prostu zrobić, dlatego je oddałem. No i tak wygląda właśnie akwarium bez tych głupików. Znaczy nie oddałem wszystkich, tak jak mówiłem, został jeden samiec i dwie samice. Tak myślę, że ta agresja samca, znaczy agresja, te zaloty, że tak powiem, rozłożą się równomiernie między te dwie samice. No i zostały jeszcze młode, jeżeli jak urosną, no to znowu będę po prostu je oddawał. Musiałem też oddać te ryby, ponieważ myślę, że plaga glonów, jakie pojawiły się w tym akwarium, jest spowodowana właśnie ich odchodami, ich nieczystościami, ponieważ jak mamy dużo ryb, jeszcze żyworodne ryby, one bardzo dużo dają odchodów, a tutaj są dobrze karmione, więc dają bardzo dużo odchodów i to w filtrze zamienia się na te różne szkodliwe związki, jakimś tam za bardzo chemikiem nie jestem, nie zagłębiam się tutaj w te, co tam się dzieje w biologii, ale wiem, że wydzielają się te szkodliwe różne związki, te azotany, te tam amoniaki, coś takiego, dokładnie nie wiem, ale wiem, że się wydzielają te nie za dobre dla biologii akwarium związki właśnie przez odchody, przez resztki pokarmów, bo jak dużo ryb, to trzeba dużo karmić i wiadomo, więcej odpadków się może zrobić, dlatego musiałem dla zdrowia biologicznego tego zbiornika również te ryby oddać. Zoologicznym nie chcieli tych ryb, no a innego wyjścia nie widziałem. Musiałyby po prostu, nie wiem, do jeziora to niehumanitarnie bardzo, ponieważ no jak do jeziora, to są kompletnie inne ryby, inna temperatura, inne otoczenie. Po prostu by sobie nie poradziły, byłyby skazane na pewną śmierć, także myślę, że będą miały dobrze w tym nowym akwarium. Prosiłem tego kolegę, żeby zrobił zdjęcie. Znaczy mój tata poprosił, żeby ja poprosiłem tatę, żeby on go poprosił, żeby zrobił właśnie zdjęcie tego swojego zbiornika, jak już te ryby tam wyglądają, no ale nie mogę się jakoś na razie tego zdjęcia za bardzo doczekać, dlatego jeżeli uda się to zdjęcie skombinować, to na końcu filmu zobaczycie to, jeżeli się nie uda, to nie. W tym momencie, kiedy to mówię, kiedy to nagrywam, na razie jeszcze nie wiem, czy to zdjęcie będzie, czy go nie będzie, na razie jeszcze nic nie dostałem, także może będzie, może nie będzie. No i tak to mniej więcej wygląda, może jeszcze pokażę. Tak widzicie, zawsze w każdym odcinku ryb było pełno tutaj w tym zbiorniku. Teraz jest troszeczkę mniej, aczkolwiek akwarium nie jest za mało zarybione. Jest tutaj bardzo dużo ryb, tylko są po prostu małe. Jak podrosną, to będzie trzeba znowu je oddać. Myślę, że lepiej oddać te ryby, niż je po prostu męczyć tutaj w tym małym, ciasnym zbiorniku. Także tak to się mniej więcej prezentuje ten zbiorniczek. Także dzisiaj taki szybki, krótki update. Chcę wam po prostu powiedzieć, że może nie tyle co pozbyłem, bo pozbyłem to dla ryb to takie brzydkie może słowo, po prostu wyłowiłem z tego akwarium nadmierną ilość
ryb, jakie się tutaj znajdowały. No i na koniec zapraszam do subskrybowania, do lajkowania filmu. No oglądają moich poprzednich materiałów, jak i tych, które ukażą się niedługo. Także zapraszam, cześć, pozdrawiam.